Elo, szkoń kanale, dziecko kącinek i po prostu dzisiaj wam pokażę, jak sobie po prostu zmienić tło na komputerze, żeby zamiast takiego dbanego tła, nie wiem, brzydkiego, tak jak ja teraz mam, żeby mieć po prostu takie, albo zamiast białego też, bo na początku jak się w ogóle nie ma to, to się ma białe, po prostu, że jak zmienić takie tło, żeby wiecie, było takie ładne i tak dalej. Więc po prostu dzisiaj wam to pokażę, tylko na początku znaczy koniecznie łapę w górę subikiem na tym kanale, żeby żadne fajne treści z mojego kanału was po prostu nie omijały. No po prostu, no wiecie, żeby, no musicie zostawić ten dzwoneczek, żeby nic was nie ominęło, bo wtedy no szkoda, no bo jak ten materiał was interesuje, to czemu nie inne. Zapraszam was, oczywiście was na mojego pięknego Instagrama, który tutaj jest, tak jak widzicie. Dobra, mniejsza z tym, dzisiaj wam pokażę, jak zmienić to tło. Więc jak już wpadliście na mojego Instagrama, zdaliście mi followa i polubiliście mi moje zdjęcia, to już zaczynamy, więc musicie kliknąć ten ołówek tutaj w Wink Room. Klikacie tutaj sobie w ten ołówek, tutaj prześlij, tutaj możecie sobie wybrać tła z tego, co Google wam oferuje. Albo to jest ze skrótów, albo tutaj nie jakieś pierdołów, kolorów, motywów, nie wiem, co tam chcecie. Nie wiem, możecie sobie różne motywy tutaj dawać, chrome, jakie chcecie. Mi po prostu pasuje po prostu zwykły biały, najzwyczajniej na świecie. Po prostu klikacie w tła, tutaj dajcie prześlij z urządzenia, na przykład jeśli chcecie sobie, jeśli tego chcecie pobrać jakieś zdjęcie. I tutaj sobie wybieracie po prostu skąd chcecie, ja na przykład sobie mam takie zdjęcie, wy tego normalnie nie widzicie. Ale po prostu tam sobie wybieracie z folderu, gdzie chcecie, jakie zdjęcie. Na przykład widzicie, sobie wybrałem takie zdjęcie, fajne, bardzo, mi się osobiście bardzo podoba to zdjęcie, bardzo pasuje. I tyle w sumie, wybieracie z tego, jeśli nie wiecie jak zapisać zdjęcie, to zapraszam do odcinka, który jest w opisie, do linka, który jest w opisie, właśnie będzie pojutrze, po tym odcinku właśnie jak zapisać jakieś zdjęcie z Chroma, więc no. Więc wielkie dzięki za oglądanie, stacie koniecznie łapę w górę, subika i widzimy się w kolejnym odcineczku.